W historii ludzkości nigdy nie było człowieka tak pogardzanego jak Nikola Tesla. Genialny wynalazca, któremu przypisuje się rewolucyjne dokonania, słynął również ze swoich dziwacznych pomysłów. Jego życie było naznaczone porażkami, kłopotami finansowymi, załamaniami psychicznymi i wyobcowaniem z reszty społeczności naukowej. Po śmierci Nikola Tesla stał się inspiracją dla wielu uczonych. W dzisiejszym filmie zagłębimy się w historię jednego z najbardziej niezwykłych naukowców w historii, odkrywając jego wyjątkowe pomysły oraz wynalazki. Zapraszam do oglądania. Wieża Wardenclyffe. W XIX wieku Nikola Tesla był naukowcem z szalonymi pomysłami, które nie pasowały do głównego nurtu nauki i technologii. Jednym z jego wynalazków była wieża Wardenclyffe. Uwagę wszystkich nie przykuła jednak sama budowla, a to, co chciał dzięki niej osiągnąć. Na początku lat 90. Nikola zaczął eksperymentować z rozwojem nowego, bezprzewodowego systemu transmisji energii, a podstawą jego pomysłu było przekształcenie samej Ziemi w gadżet technologiczny. W Colorado Springs naukowiec przeprowadził kilka eksperymentów i prac laboratoryjnych. Tesla wierzył, że jeśli wstrzyknie w Ziemię prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości, będzie w stanie okiełznać ładunek elektryczny, którego jego zdaniem planeta ma pod dostatkiem. Częstotliwość byłaby wzmacniana przez fale stojące, które następnie można by wykorzystać w dowolnym miejscu na świecie do uruchamiania urządzeń lub przenoszenia określonych sygnałów. Jednak realizacja jego pomysłów była dość kosztowna. W listopadzie 1900 roku Nikola zwrócił na siebie uwagę potentata biznesowego, J.P. Morgana. Po wielu dyskusjach Morgan zdecydował się przekazać Nikoli 150 tysięcy dolarów na opracowanie i budowę stacji bezprzewodowej. Kontrakt dał biznesmenowi 51% udziału we wszystkich obecnych i przyszłych patentach opracowanych w ramach projektu. We wrześniu 1901 roku rozpoczęto budowę wieży Wardenclyffe, a po niespełna 3 miesiącach osiągnęła ona wysokość 57 metrów. W 1906 roku miał miejsce ciąg zdarzeń, który ostatecznie doprowadził do porzucenia ambitnego projektu. Było to m.in. morderstwo architekta Tesli, Stanforda White'a i śmierć jego wieloletniego inwestora Williama Rankina, który zmarł na atak serca. Sam Nikola przechodził wtedy załamanie nerwowe. Wszystko to doprowadziło do rezygnacji z marzeń o zbudowaniu systemu. Konstrukcja została ostatecznie zburzona, aby uregulować dług hipoteczny Tesli. Zdalnie sterowany statek. Podczas wystawy elektrycznej w Madison Square Gardens Nikola Tesla zaprezentował światu swój najnowszy wynalazek, który nazwał teleautomatonem. Była to zdalnie sterowana łódź, która miała około 1,5 metra długości i była napędzana małym silnikiem. Wydawało się, że maszyna może poruszać się sama, bez ingerencji człowieka. Niektórzy twierdzili nawet, że wynalazca kontrolował statek za pomocą umysłu. Aby jeszcze bardziej wmówić iluzję, że łódź jest zautomatyzowana, Tesla polecił członkom publiczności, aby zadawali jej pytania matematyczne, a ona odpowiadała miganiem świateł na antenach. Publiczność wykrzykiwała instrukcje w kierunku łodzi, a ona poruszała się tak, jakby miała uszy do wychwytywania każdego polecenia. Czy to była magia, czy po prostu nauka? Wiele osób zadawało pytania, a niektórzy wierzyli, że łódź jest kontrolowana przez małpę, którą Tesla genialnie ukrył wewnątrz łodzi. W rzeczywistości Nikola po prostu sterował zabawką za pomocą radiowej skrzynki nadawczej. Anteny na łodzi zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić jej wychwytywanie sygnałów. Mimo że Tesla nie kontrolował łodzi swoim umysłem, to właśnie wynalazł pilota. Nikola zaproponował, że można to zastosować do większych łodzi, co byłoby bardzo pomocne, zwłaszcza w przypadku flot wojskowych. Masywne okręty mogłyby być zdalnie sterowane bez fizycznej interwencji człowieka i wysyłane na różne misje.
latająca aparatura. W 1903 roku Orville i Wilbur Wright zaprezentowali światu swój nowy wynalazek. Wszyscy patrzyli ze zdumieniem, jak bracia wzbijają się w przestworza w swojej cudownej maszynie. Od tego momentu był to wyścig między naukowcami, ponieważ każdy chciał zbudować własną wersję. Oczywiście Nikola Tesla nie zamierzał siedzieć z założonymi rękoma. Musiał użyć swojej ogromnej wiedzy, aby zaprojektować wersję samolotu, którą nazwał aparatem latającym. W końcu Tesla opatentował własną koncepcję, znacznie różniącą się od tej braci Wright. Jego maszyna była w stanie wystartować pionowo. Z projektu wynikało, że Tesla zbudował własną wersję od podstaw, która była bardzo oryginalna, ale w większym stopniu pozbawiona praktyczności. Słynny naukowiec opisał swój nowy wynalazek jako samolot helikopterowy. Po jakimś czasie Tesla zidentyfikował problem, który nękał jego koncepcję. W ujawnieniu patentu stwierdził, że użyteczność jego samolotu została znacznie zmniejszona i że komercyjne wprowadzenie takiej maszyny byłoby utrudnione ze względu na niezdolność mechanizmu do szybkiego podnoszenia się i startowania. Zgodnie ze zgłoszeniem patentowym wiemy, że samolot helikopterowy składa się z podwozia z kokpitem, silnika z tyłu i śmigła na górze. Na początku lotu wznosił się w powietrze jak helikopter, a następnie stopniowo obracał się o 90 stopni, tak aby śmigło mogło być skierowane do przodu. Kokpit również kręcił się wraz z samolotem, pozwalając pilotowi patrzeć przed siebie przez cały czas. Po śmierci Nikoli Tesli rząd amerykański starał się zdobyć cenne plany i pomysły, które wyróżniały słynnego naukowca w swojej dziedzinie. FBI wtargnęło do jego pokoju hotelowego i zabrało najważniejsze dokumenty. Przez całe swoje życie Tesla był uważany za szalonego naukowca, którego nie należy traktować zbyt poważnie, począwszy od jego dziwacznych pomysłów naukowych, a skończywszy na twierdzeniach o kontaktach z istotami pozaziemskimi. Wszystko w tym człowieku było niezwykłe. Mimo że rząd ignorował go za życia, to po śmierci jego prace stały się punktem zwrotnym wielu wynalazków. Rząd USA obawiał się, że jego genialne projekty wpadną w ręce wrogów, narażając bezpieczeństwo narodowe. Przez wiele lat władze zaprzeczały, jakoby posiadały takie dokumenty lub produkowały broń, wykorzystując wiedzę zmarłego naukowca. Kamera myśli. W 1933 roku Nikola Tesla ponownie zaszokował świat. Jego celem w nowym przedsięwzięciu było stworzenie wynalazku zdolnego do uchwycenia ludzkich myśli. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie określić okoliczności, które zainspirowały naukowca do zbudowania takiej maszyny. Tesla wierzył, że to, co powstaje w ludzkim umyśle, z pewnością stworzy obraz na siatkówce, a przy pomocy odpowiedniego aparatu będzie można to przechwycić i przesłać na ekran. Oczywiście pomysł był dość dziwaczny i bardziej przypominał produkt fantazji niż rzeczywisty projekt naukowy. Dzięki ostatnim osiągnięciom w dziedzinie sztucznej inteligencji, ludzkość może faktycznie być na dobrej drodze do stworzenia takiego wynalazku. Naukowcy z Singapuru zbudowali maszynę znaną jako MinDivis. Ta zaawansowana technologia analizuje wzorce fal mózgowych i odtwarza obraz wytwarzany w umyśle badanego. Zespół odpowiedzialny za ten wynalazek przeanalizował dane mózgowe od ponad 58 ochotników, w większości z sukcesem. Który z wynalazków Nikoli Tesli twoim zdaniem jest najciekawszy? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej filmów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Wideo przetłumaczone przy wsparciu 11 Labs.